Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Przemoz, kanał Raptor 1014. Witam, witam. Prawdopodobnie już w ostatnim odcinku z serii tej właśnie gry wojennej online na PlayStation 5, która jest w tym miesiącu za darmo, jeśli macie PlayStation Plusa. Gramy w działania wojenne na plaży Saint-Mer-du-Mont. I cóż, ja jestem tutaj, idziemy tutaj. O, wrogowie nam zabierają obory. Nie chcemy, żeby nam przyjęli, ponieważ jeśli lądowisko Wintersa przyjmiemy, co jest ciekawe, w Kompanii Braci serialu był Winters, to jeśli je przyjmiemy, to od razu wygrywamy grę i zdobywam właśnie ostatnie trofeum, które w tej grze chciałem mieć. Czyli wygrać 25 działań wojennych. Do tej pory wygrałem 24. To jest działanie wojenne, które może zadecydować o losie mojego zdobycia trofeum. Ktoś wziął gościa z karabinem maszynowym, nie mogłem wziąć. Wziąłem takiego jakiegoś typa z takim karabinem, który kiepsko się celuje, ale mogę się położyć i go rozstawić. O, właśnie tak, czekajcie. O, teraz mogę dopiero normalnie fajnie celować. A tak mogę strzelać z biodra. Uuu, straciliśmy obory, atakują kolejny nasz punkt. Ojej, sieć anonimowych alkoholików. Dobra, idziemy. My jesteśmy oś, to jest ciężarówka osi, dobra. Czyli Niemcy. Jesteśmy. Pan gościu zrzucił zaopatrzenie. Pierwszy raz w tej grze widzę, jak skrzynia z zaopatrzeniem wylatuje z ciężarówki. Bo zawsze jak ja dawałem, robiłem to trofeum pokręcone. Żeby skrzynię... 250 skrzyń z zaopatrzeniem wyrzucić, to będąc w ciężarówce nie było widać. Jak to wygląda z tyłu. Dobra, zbliżam się do sieci. Tu są wrogowie. Przejmują naszą... jedną z naszych baz. Właśnie tą. O kurka, bombardacja. O, ja nie mogę, prawie mnie. Dobra, pisało, że mogę gościa ukarać, który nas bombardował, sojusznik, ale on tak nie wiedział, że ja tu będę, także go nie ukaram. Teraz jak chcę zdobyć trofeum, to lepiej nawet nie karać tych, którzy mnie przez przypadek załatwią. Lub specjalnie, zależy jacy gracze są. Jeśli oczywiście chcemy wygrać. O kurka, tracimy punkt. Farmę. Nie farmę, sieć. A za chwilę na farmę będą chcieli uderzyć. Czyli widzicie, prawie wygrywaliśmy, bo mieliśmy 4 punkty z 5 i wystarczyło 5 punkt przejąć. A teraz mamy 2 punkty, a wrogowie 3. Co tu się porobiło? A już myślałem, że to będzie krótki odcinek. Farma Hugo i Hugoliny i ich dzieci. Hugo i Hugoliny. Dobra, dobra była gierka w telewizji. No co chłopaki, musimy teraz pójść odbić nasze 2 punkty, jeszcze trzeci zdobyć. Albo wygramy mając 3 punkty i skończy się całkowicie czas. To tak naprawdę wystarczy dobrze 3 punktów bronić i wykończyć psychologicznie wroga. Czasowo. Samolot mnie ostrzelał, ale dosyć słabo, tylko mnie zranił lekko.
Dobra, kroki moich ziomków. Może pójdę tędy, skoro moi idą tutaj. Najlepiej się rozproszyć, zaatakować z różnych stron wroga. A nie, że wszyscy idą w jedną stronę i nagle wróg ma nas jak na widelcu. O, mówiłem. Mówiłem, że lepiej z różnych stron. Wtedy wróg jest zaskoczony. O kurka, ktoś od mnie wali. O, przejmujemy sieć. Przejmujemy sieć, zajebiście. O, kolejny wróg. O, poszedł. Bolało. To dobrze. A, dobra, tu się najlepiej gdzieś skitrać. Bo tu wystarczy, że będzie nas więcej gości. Nie musimy ich wszystkich rozwalać. Dalej, kurna. Jeden facio mi uciekł. Co za mury. O, już go rozwalili. Dobra, teraz się skitramy. Jesteśmy w kółeczku. Dobra, niech się pasek napełni. I lecimy dalej. O kurka, no i moi właśnie zrobili ten błąd, że zaczęli strzelać, atakować, zamiast gdzieś pójść się skitrać i już punkt byłby nasz. Nie trzeba ich rozwalać. Wystarczy, że naszych ziomów jest więcej na danym terenie i tyle. Tutaj nigdzie wyjść nie można. Atakują nas artylerią. Tam jest wróg. Słyszę strzały, nie ma kółeczka niebieskiego. Jak on się powoli obraca. O, masakra. O, kolejny. Dobra, przynajmniej dałem znać moim, gdzie są przeciwnicy. Szkoda, oni zamiast wejść moi w to kółeczko, żeby ich być tutaj jak najwięcej, to chodzą dookoła i strzelają w przeciwnika. Ja może od razu sobie skoczę do obory. Tam polecę, ci niech sobie beze mnie zdobywają sieć. Ja zawsze robię jakby krok do przodu i lecę dalej. Wtedy mniej czasu na wszystko się utraci. O kurka. Ja pierniczę, wróg nam przejął punkt odradzania. O, to mnie czeka teraz długa przechadzka. Dobra, lecę do sieci anonimowych alkoholików. A nie, nie do sieci, a do obory są, czyli też się wlewa. Jakby było mało czasu, a mamy jeszcze 40 minut, to wystarczyłoby bronić tego trzeciego punktu i tyle. O, straciliśmy już sieć. Aha, nie napełniło się jeszcze. Wróg.
Ło, dobrego mieli cela. No mówię, ta broń jest do kiczy, jeśli chodzi o celowanie. Może uda mi się zmienić na mojego ziomeczka. Ulubionego. Nie mam, ja chyba, że. Chociaż zaraz, bo tutaj w kompanii Fox jest mało osób. No zaraz, no chcę zmienić kompanię, no czego nie mogę, no. Czekaj. Opuścić jednostkę. Aha, trzeba dać opuścić jednostkę, dobra. Czyli trzeba było dać kółko i teraz. Czyli ogólnie, jak mamy odrodzenie, trzeba dać kółko, krzyżyk i później po lewej wybrać sobie inną kompanię. Dobra, przeszedłem do kompanii Fox. Lis. Sieć anonimowych alkoholików zdobyta. Dobra, no panie, no kurna, ja czy nie mogę. I lecimy do obory. Do obory. Dobra. Prawie jak Farming Simulator. No, teraz celować mogę. Tych gości się skitrą. Albo dead. Skitrał się, no. Ochrania. Sieć. Dobory! Gdzie idziesz? Dobory! O kurka. Krzaki. Widzicie, nawet takie krzaki mogą zmienić bieg wojny. Żywopłot. A właśnie Amerykanie się wkurzali na to żywopłoty, to do czołgów. Takie specjalne jakby ścinacze naprzód czołgów musieli sobie no, zamontować, żeby w ogóle móc przez żywopłoty czołgami przejechać. Bez żadnych oporów. Dobra, aby wrogowie mnie nie zauważyli, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. To są obory, które mamy przejąć. Chyba całe wojsko rzucili na sieć AA. Bo coś tutaj ani widu, ani słuchu wrogów. Dobra, pójdziemy tutaj, ziemi tutaj. Dobra, może uda mi się samemu obory przejąć. To byłoby śmieszne. Co, czyżbym przejmował? Chyba, że jestem jakiś jeszcze mój ziomeczek. Dobra, jestem w środku, teraz wystarczy się położyć. Nie muszę nikogo rozwalać. Zajmujemy obory. Wrogowie są fajnie zdezorientowani, jak przychodzą, nie widzą nikogo, a dany punkt jest przejmowany. Bo normalnie wiecie, jak gracze grają. Po prostu idą, wszystkich rozwalają, strzelają, albo komuś się uda to przejąć, albo nie. Dobra, już widzę, wrogów jest więcej niż nas na tym polu, ponieważ straciliśmy pasek niebieski. Trzeba ich teraz troszkę tutaj pomęczyć. Biegnie z lewej gościu. Tutaj jest za mną jeden ziomek. Dobra, poszedł. Przejmujemy skoczkę. Kurka, jedzie coś opancerzonego, ja ci nie mogę. Lepiej się schować. Raczej
A zaraz, bo tu coś od naszego przyjechało. Od mojej prawej strony. A, tam jest nasz czołg, a walka czołgów jest na tej ulicy. Tam stoi czołg wroga, a tam mój. A coś tam czołg wroga? Nie chcę dalej podjechać. Stoi i czeka. Kładź się, gość. I teraz trzeba będzie pójść w tamtą stronę, do ostatniego sektora. Dobra, chodźmy. Zdobyto obory. Obory, ważny punkt naszej kampanii. Widzę wroga po prawej. On nie widzi mnie, mam nadzieję. Chyba uda nam się go zaskoczyć. Jeśli on zobaczył mnie, to już mam pecha, kurka! Ale to nie on nie strzelał, to z lewej bardziej. Ktoś inny, inny wróg. Czyli to pole mają na celowniku. No, ale... Moi wiedzą, że gdzieś tam jest ziomeczek. O kurka. Wrogowie zlikwidowali nasz punkt odradzania koło obory. Teraz jest taka powtórka z rozrywki, że tracimy obory, a wszyscy lecą na lądowisko Wintersa. Dobra, lecę do obory. Czyli na lądowisko lecę. Kurka, rzymeczki, dawaj do bory z powrotem. O kurka. Skąd to było? Skąd padł strzał w moim kierunku? No, herbatka wypita poranna. Także mówię, bardzo fajnie się gra mi w tą grę. Bardzo ładnie, fajnie, super. Pomijając oczywiście błędy, które w tej grze do tej pory były. Może nie w tym odcinku, ale ogólnie. Ale potrafi wkurzyć, jeśli wiecie. Dostajemy poziom, hura, hura. Włączamy grę na drugi dzień i tego poziomu nie mamy. A 2 godziny walczyliśmy. No to wiecie, coś jest nie halo. Prosto. Jeszcze mógłbym grać, zdobywać trofeum srebrne, 100 strzałów w głowę, bo mam 40% naładowane tego trofeum. Ale jeszcze się nad tym zastanawiam, bo mógłbym w sumie codziennie rano sobie chodzić strzelać, może by mi się to udało. Bo też takie trudne trofeum nie jest, tylko no, trzeba mieć troszkę szczęścia i poświęcić dużo czasu na nie. Ale jeszcze się zastanawiam. Oczywiście jak to będę robił, to będę przeważnie rano w to grał, a wieczorami dla was popołudniami będę robił transmisję na żywo z innych, oczywiście, gier. Left, left, to left. Idę na lądowisko. Dobra, obory nasze przyjęte. O, tutaj czołg nasz podjechał, spoko. W sumie czołg mogliby... Wystarczyłoby tak naprawdę, żeby czołg tu zostawili tylko, a cała piechota, żeby poszła na lądowisko. Już byłoby spoko. Bo czołg dobrze muci piechotę. Oni zanim by czołgiem tu dojechali do nas,
to dużo czasu minie, żeby mogli nasz czołg rozwalić. Chyba że ktoś z wyrzutnią rakiet podszedłby, wysłaliby go na południe. Gdzie tu lądowisko? Tam. Pójdziemy sobie z lewej strony lądowiska. Lipa, że idę tak środkiem pola. Jestem na widoku. A tu kurka, ani krzaków, ani drzew. Jeden krzak jest tam, tam po prawej. 31 minut. I'm here. This is my enemy. This is my mission. Akurat błoto musiało tu być. Strasznie głośno mnie tutaj słychać. Dobra, skitramy się i pomyślimy, co dalej. No jedynie mogę iść na północ. N jest tam. A to będzie mój ziomeczek. Odszedł. Kolejny to. No fajnie, fajnie, otaczamy, otaczamy sobie. Ten punkt. Wrogów jak na razie nie słychać. O, widzę wroga. Tam trzeba iść, kurka, 150 metrów. Jeden ziomeczek idzie z lewej, dobra, ja bym poszedł z prawej. Skoro już tak mamy się bawić. Dobra, pójdę z prawej. Tutaj ziomeczki z lewej atakują na wprost, ja pójdę z prawej i otoczymy sobie to lądowisko. Wróg. Kolejny. Ażej. A teraz najważniejsze nie poruszać się. Żeby myśleli, że padłem. Czyli udajemy trupa. No chodźcie, chodźcie do mnie, chodźcie. Strzelają, chcą zobaczyć, czy gdzieś pójdę ucieknę, czy nie. No panowie. Ktoś tu idzie w moją stronę. Tam poszedł ziomeczek. Wróg zna. Biegają wokół mnie. Dobra, kolejnego załatwiłem.
O kurka, wyszedłem z pola. Wyszedłem z pola i mnie zauważyli. Nie wiedziałem, że tu już koniec jest. Nie wiem, tej słomy czy siana. Słoma. Siano, suche trawa. To chyba słoma jest. Tak się znam. O kurka, dobra, dobra to było. Ale kilku udało mi się dobić. W sumie mam mapę, mogłem sobie włączyć, przybliżyć i zobaczyć, gdzie się to pole kończy. Mój błąd. Ale fajnie, fajnie ich się atakowało. Spokło się. O, wróg. Kurka. Pają, taki fajny dźwięk jest, że dostałem hełm. German Lines, US Lines. Atakujemy Amerykanów. Sorki chłopaki, ale taka jest gra. Dwadzieścia pięć minut do końca rozgrywki. W sumie nawet jak nie zdobędziemy, a otrzymamy nasze pozycje, to wygrywamy. I będzie trofeum, na które tak z niecierpliwością czekali moi wierni fani, widzowie, bo chcieli, żebym w końcu na kanale robił już normalnie transmisję na żywo. Pewnie sobie powrócimy do jakichś fajnych starych gierek firmy Sony, sobie pogramy, coś przejdziemy. Zanim oczywiście ukażą się kolejne gry na PS Plusa w listopadzie i oczywiście wyjdzie gra Jurassic World Evolution. Dwójeczka. Samolot mnie zakosił. Dobra, tego się nie spodziewałem. Idę. Pek, po mnie samolot przeleciał. Raptor. Wziął ducha. Jakieś tajne SMS-y, pewnie. Przesyłka? Nie. Reklama, oczywiście, bank. Pomnażaj swoje zyski, tak. W wielkim kryzysie pomnażaj zyski. A ładnie tam kit wciskają w tych reklamach. Do kilku lat ma kilka światowych banków upaść, tak zwane. Pomnażaj zyski. Ja mam nadzieję, że do tych banków nie będą należeć polskie banki. Z tego co słyszałem, to raczej nie, bo one tam warunków nie spełniają. Może nie należą do grupy Bilderberg. Kto tam wie. Ogólnie banki chcą oczywiście skasować całą papierową gotówkę i żebyśmy wszystko cyfrowo płacili. Tylko i wyłącznie. Możliwe, że teraz obecnie gramy na ostatniej generacji konsol, która ma płyty. Już w ogóle laptopy, komputery nie mają mieć już CD-ROM-ów. To jest dla mnie chore. Nowe. Wszystko ma być już oparte w postaci cyfrowej. Także pudełek
z filmami, grami już nie będziemy mieć tylko w postaci cyfrowej. A ja osobiście wolę wydać za przesyłkę i mieć pudełeczko, wiecie, mamy, pożyczamy komuś. W postaci cyfrowej jakieś. Nie, to tak za bardzo nie jara. No rozumiem gry jakieś, jak są gry jakieś tanie, czy takie, które chcemy mieć. Możemy skasować w każdej chwili, potem znowu pobrać. Dzwony biją w kościele. Południe, 12. O godzinie 12 atakujemy terytorium wroga, lądowisko Wintersa. Padł rozkaz, aby w południe je przyjąć. O, dostał. Był charakterystyczny dźwięk. Tak jest. Pstryk! Territory enemy. Wrogowie, nie pogniewajcie się, ja sobie tędy przejdę po prostu. Ile tam mamy? 150 metrów. Tutaj słyszę jakieś strzały. Leżysz? Oni nie wiedzą, co się dzieje, gdy się tak zachodzi od tyłu. Kurka, jeszcze żyje. Co za typ. Dobra, zmiana pozycji. Nie płacz. Kiedy w ciebie strzelą? Myślą, będę z moim dowódcą. Update'em tutaj. O, wróg kolejny, kurwa. Czy ty idziesz? Ale oni się tu na mnie napotoczają. Dobra, pozwolę im przejść. Czemu nie pozwolę? Ale ich zaskoczyłem. Gościu prawie po mnie przebieg. Wpadł mi z, kurde, z ryjem na moją twarz. To było dobre. Ale cóż, prowadzimy, prowadzimy. 4 do 1. Miałem wybór, bo w sumie mogłem ich przypuścić na front, a ja bym sobie powoli przejął to lądowisko, ale myślałem, że rozwalę jednego, tam ci pobiegną albo nie zobaczą mnie, ale no niestety. Także w realu, w takim miejscu, to raczej bym nie strzelał. Na pewno bym nie strzelał, nie? Oni by sobie pobiegli. Bo tutaj wrogowie stąd sobie pójdą, to wtedy mam większe szanse przejąć to lądowisko. Ha! Ale kilku ładnie ich tam stuknąłem. Ktoś we mnie tutaj wali. Dobra, już moi chyba go rozwalili, tam po prawej był typu. Dobra, panowie, gęsiego marsz, gęsiego równowrzątku.
Ja mówię, ja zawsze idę sam, nie idę przeważnie z ziomkami. Wtedy wróg patrzy, no wiadomo, jak jest grupa osób, łatwo ich zauważyć. I przede wszystkim ostrzelać ich, rozwalić. Trzymam się sam, o kurka. Zmieniam zdanie. Dostałem. Akurat gdzieś był typ tutaj na tym polu, się osadził. Dobra, to moi, powinni go już dopiec mu. Okidoki. Tutaj. A się Amerykanie, kurka, dobrze bronią. Ile tutaj mamy? 98 graczy. Kurka, jakie to jest ciulowe. Podczas loadingu dam na mapę. Znaczy zobaczę, ile graczy jest i nagle anuluję. Jakby mój loading i wszystko jest od nowa. Kurka, Winters, mógłbyś mi pomóc na swoim lądowisku? Bo Winters skakał ze 101. Był spadochroniarzem. Nie wiem, czy oni akurat tam właśnie lądowali, możliwe. Że tam mieli na lądowisko w Normandii. O, moi pewnie tutaj rozwalą. To jest odradzanie się przeciwnika. Może oni to zlikwidują. Wystarczy, że tam podejdą. Od razu to zniknie. A ja pójdę z drugiej strony. We are champion. O, 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 o. Ładnie tutaj walą. O kurde. Krzaki. Tam jest lądowisko. W sumie daleko jestem. O, przejmujemy? Nie, jeszcze nie. O kurna, ja pierniczę, co to było? Jaki cyrk, jak ja się nastraszyłem. Jebuty kurna po mnie. Nie dadzą spokoju na mapę popatrzeć. Obory, obory. Tak się zastanawiam, czy teraz tam iść, czy bronić obory przez 15 minut. O kurna! Albo artyleria, albo czołg. O! Tracimy obory. O kurka. Gdzie jestem na tej mapie? A, tutaj. Koło anonimowych alkoholików. Dobra, lecimy na północ. O kurka, i co? Będę musiał wpaść do dziury? Może uda się przeskoczyć. A! Jaki cyr.
Ojojoj, tracimy AA. O, kurka, ja jestem... Zaraz. A nie, to obory tracimy. A nie, ja jestem przy sieci. A, dobra. Aha. Tak, czwarty punkt to obory. Tam. Atakują nasze obory. A nasi w ogóle nie przyjmują piątego punktu. Coś im nie wychodzi. A zanim ja tam dojdę... Chłopaki w linii prostej, najkrótszą drogą polecieli. Do punktu piątego, do lądowiska. Pomijając obory, no i teraz wróg sobie w obory. Przyszedł. O. Zbombardował nas. Wytłukł większość ludzi i teraz przejmuje je. O, przejmujemy. Z powrotem. O, ktoś zaczął przejmować lądowisko, ale coś mu nie wyszło. Zaseczka niebieska pojawiła się, ale zniknęła. O kurka, jakiś gościu się tu gdzieś w krzakach ukrył. Załatwił mnie. No wróg, żeby wygrać, musiałby zdobyć i obory, i sieć. Na razie jest bardzo dobrze. Czas działa na naszą korzyść. To już nawet do piątego punktu nie musimy iść, wystarczy czwarte bronić. A, czyli znowu muszę minąć sieć i skoczyć do obory. No jak przegramy, to nie zdobędę jeszcze trofeum. Złotego. A mam ochotę je mieć. Hopsa. Ten się gościu skrada. Ta ziomek do przodu, ta ich tu nie ma wrogów. Oni są tam dalej. Co ty robisz? Obory, dobra, obory przyjęte zostały przez nas. Teraz widzę, tutaj mamy atak naszych sił na lądowisko. Ja idę do obory. Co tam? Gościu chyba na dach wyszedł? A jak? To był na dachu, już go nie ma. On sobie pozwiedzał. Może on właśnie z dachu strzelał. Wtedy, jak ja byłem. Dopiero co zostałem. Co byłem przy krzakach. No i co, panie? Wyszedłeś na dach i co? No i spadłeś z tego dachu. Dzięki mnie. No tak liczę, że na 90% mamy już zapewnione zwycięstwo. Teraz wróg musiałby dobrze wziąć się w garść, żeby nam dwa punkty odebrać i jeszcze bronić swojego głównego punktu lądowiska. Widzę, że większość sił przyszła bronić obory. Dobrze, dobrze, panowie. Jesteś na wojnie, ktoś ci tam przemówi. Dzisiaj 80% naszych jednostek będzie bronić starej obory. Ojej. Ale cóż, jest to tylko punkt na mapie. No i trzeba tutaj przenieść linię naszą ofensywną. Zamienić ją na defensywną. Bo moi tylko atakowali, a potem już jej nie bronili, dlatego tak dalej. Łatwo mogliśmy stracić.
7 minut do końca. Dobra, pójdziemy tędy. No to wrogowie musieliby całą swoją siłę rzucić w obory. Mój, moja pieśń zwycięstwa. Dobra, idziemy. Patrzcie, chłopaki, idziemy do obory. Zapraszam was serdecznie. Dziękuję przy okazji wszystkim za paczki w górę, za subskrypcję, za wspieranie mojego kanału, za oglądanie moich filmików, dziękuję bardzo, za dzwoneczki. Niedługo na kanale wracamy znowu do normalnych, długo transmitujących live. O! Coś tam jedzie. My jesteśmy Niemcy, to jest chyba amerykański czołg. Daleko jest chyba. To wygląda jak chyba Sherman. Wygląda na American Tank. Chłopaki lecą do obory. O kurka, tracimy obory. O, to chyba czołg we mnie strzela. Dużo amunicji jednocześnie leci. O, kolejny czołg! Ja ci nie mogę! Wow! Tank we mnie strzelił. Powoli tracimy obory, no ale czasu jest coraz mniej, także no widzę, że całe swoje siły rzucili na obory. Wszystko postawili na jedną kartę. No cóż, tak trzeba grać po prostu. Ci co moi na północy tak jakby stanęli. Widzę, że są w ciężarówce, ale stoją w miejscu, nie jadą na lądowisko. Mogliby lądowisko przyjmować, bo jak przejmą, to od razu wygrywamy. Chyba obory zaraz tracimy. Sprawie cały jest pasek czerwony. Cztery i pół minuty. Ale byłyby jaja, stracilibyśmy obory i jeszcze sieć. To byłaby po prostu katastrofa. Tutaj jest nasz... A, nasze dwa... O, straciliśmy obory. Straciliśmy obory, dobra. Ja wracam do sieci, bo jak stracimy sieć, to już przegrywam. Ja wracam do sieci. Oni mogą atakować obory. Ej, gościu z użytnią. Dobrze, dobrze, panie. Ładuj w czołgi wroga. O kurka, czołg amerykański tu podjechał. O, ja nie mogę. Będą chcieli zdobyć sieć. Rozwal tego tanka. Trzeba tak się skiprać, żeby czołg nas nie widział. Czyli teraz bronimy sieć i atakujemy obory. Ale nasze to tanki są przy, z tego co widzę, przy oborach. Przy oborze. Dobra. Sipu. Dobrze, że są tu jakieś koszary. Okopy. Tam przejmujemy obory znowu. 3 minuty. Bo atakują nas z artylerii. Dobra, czekam na wrogów. O kurka, czołg, ja ci nie mogę. Miałem dopiero mówić, jak czołg nas nie zauważy, to będzie dobrze. Dobra, pojechał.
bo mógłby mnie tutaj strzelić z karabinku maszynowego swojego z działka i mnie zobaczyć. O kurka, ale tutaj jestem na tym widoku. Już ładuję w naszych. Dwie minuty. Część moich widzów wraca się do sieci, a część idzie atakować obory. Dwa nasze czołgi są tutaj przy oborze. Czołg się zatrzymał. To chyba nasi atakują z artylerii, próbują czołg zlikwidować. To są moi, wszędzie moi. Minuta. Jest czołg. Pali się. A, on nie może jechać. Nie może jechać. Ale strzelać może, lufu obraca. Gościu, no kurka, zajedź, bo nie mogę przejść. On tak pierdyknie zaraz. Nie, nie obraca się. Pół minuty. A co on tu, lufy nie może wrócić? Rzucimy sobie granatę, naśmiechamy. Ładujemy w czołg. Próbuję wyjechać. Coś mu nie wychodzi. Co goś robi? Jest! Mistrz działań wojennych, zdobyto trofeum. Wygraj 25 bitew w trybie działania wojenne. Ilość zdobytych trofeów 81%. I na tym sobie zakończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie, za łapeczki, subskrypcje i wkrótce wracamy na kanał z normalnymi transmisjami z gier na żywo. Także mam nadzieję, że moje filmiki z tej gry pomogą wam troszkę tą grę ogarnąć, pograć i domyślić się więcej, dam wam informacji jak grać w tą grę. Bo na początku jest trudno, mówię, nie ma żadnego tutoriala, są tylko jakieś podpowiedzi. No i trzeba kombinować, o co chodzi. Poziom 50 zdobyty. Dobra, można wyjść do menu. Także dziękuję wszystkim, że byliście ze mną, oglądaliście moje filmiki i wytrzymaliście do tego momentu, że nie było transmisji. Ale mówię, to nie jest pierwsza gra, że nie można transmitować na żywo ze względu na to, że ma takie błędy, że sama się ta gra wyłącza. I tak miałem raz też kiedyś na Farming Simulator i miałem tak przede wszystkim na Terminator Salvation. Nie wiem, czy to naprawili, czy nie, ale tak było. Dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam, życzę wam miłego dnia. Hej, hej, pa, pa.